nie wiem, czy to będzie słowo pasterskie, w takim znaczeniu może podmiotowym, mianowicie wypowiedziane przez biskupa, to w tym znaczeniu pasterskie. Natomiast mam nadzieję, że treść będzie troszeczkę miała inny charakter. Bardzo serdecznie Państwa jeszcze raz witam i pozdrawiam i dziękuję najpierw organizatorom tego spotkania, tej konferencji, za zaproszenie mnie do udziału w niej. To jest znak, że Państwo zauważacie rolę Kościoła katolickiego w historii i w teraźniejszości Polonii, Polaków żyjących poza granicami naszego kraju. I trudno przeoczyć to znaczenie, dlatego że gdziekolwiek byśmy się nie pojawili, tam nierozdzielnie historia Polaków, polskich emigrantów jest związana z Kościołem. Kościół stanowi punkt odniesienia dla Polaków żyjących zarówno za wschodnią, czy za zachodnią, północną, czy południową granicą Polski. Pamiętam takie spotkanie przed kilkoma laty w Londynie, w jednej z parafii, kiedy jeden z uczestników tego spotkania wstał i po prostu powiedział, że gdyby nie Kościół, to nie wiadomo byłoby, kim on byłby naprawdę. I na pytanie, co zawdzięcza Kościołowi, odpowiada to, kim jestem. Sądzę, że wielu Polaków w ten sposób może myśleć i dlatego też sądzę, że warto o tym wspominać, nie po to, żeby jakoś epatować religijnością czy demonizować rolę Kościoła w życiu Polonii, ale chodzi o pewną historyczną prawdę i obiektywność. Mówię o tym na wstępie, ponieważ z mojej obserwacji wynika, że niestety w wielu muzeach, a tych muzeów w Polsce jest ponad 30 muzeach poświęconych Polonii, na różnych wystawach, nawet bardzo skądinąd ciekawych i interesujących. Rola Kościoła i duszpasterstwa w historii Polonii jest pomijana, a więc moją rolą również jest to, żeby o tym przypominać. Bardzo się cieszę również, że pani prezes Ewa Stankiewicz, prezes Stowarzyszenia Solidarni 2010, przed chwilą wypowiedziała słowa, które pokrywają się z tym, co ja chciałem do Państwa na wstępie powiedzieć. Chciałem zwrócić uwagę na to, że temat tej konferencji Państwo Polskie a Polonia raczej powinien brzmieć Państwo Polskie i Polonia. Bo wszystkim nam chodzi o to, żeby jednak nie było opozycji, na co wskazuje spójnik A między państwem polskim i Polonią, natomiast żeby była koniunkcja, żeby była spójność, żeby była jedność. I dlatego też z radością przyjmujemy wszelkie inicjatywy ze strony rządu, parlamentu, prezydenta, które wskazują na to, że najwyższe władze państwa polskiego dobrze rozumieją, iż Polonia nie jest wyłączona, tylko stanowi integralną część polskiego narodu. Kiedy rozmawia się z przedstawicielami Polonii, to wciąż słyszy się to życzenie. Cieszymy się bardzo, że istotnie zmiana tego nastawienia jest zauważalna, ale mamy też nadzieję, tak mówią Polacy poza granicami naszego kraju, że w ślad za tymi deklaracjami i pójdą konkretne inicjatywy służące rzeczywiście naszej współpracy, myślę o naszej, w sensie właśnie państwa polskiego i Polonii. A więc myślę, że z tym życzeniem możemy rozpoczynać tę konferencję, by nie trzeba było już mówić w przyszłości państwo polskie a Polonia, Polonia a państwo polskie, tylko by między jednym a drugim słowem, między jedną a drugą rzeczywistością była rzeczywiście spójność. Idąc trochę w ślad za przemówieniem pani prezes, chciałbym zwrócić uwagę w moim, mam nadzieję, krótkim wystąpieniu, dlatego będę się posługiwał tekstem zapisanym, bo żeby się nie rozgadywać, nie mówić za długo, do słów Jana Pawła II, które będą takim punktem odniesienia w tym moim wystąpieniu. Otóż święty Jan Paweł II podczas spotkania z rodakami w Londynie dnia 30 maja 1982 roku mówił: nie można o was, o Polonii, o Polakach w Londynie, Wielkiej Brytanii myśleć, wychodząc od pojęcia emigracja. Trzeba myśleć, wychodząc od rzeczywistości ojczyzna.
I o tej ojczyźnie Jan Paweł II, mimo że był pasterzem Kościoła Powszechnego, często w swoich przemówieniach mówił, zwłaszcza gdy spotykał się z Polakami w Rzymie lub z Polonią w różnych częściach świata. Przywoływał w swoich wystąpieniach obrazy ziemi rodzinnej, zwracał uwagę na rolę narodu, przypominał jego dzieje, wzywał do zachowywania języka ojczystego oraz troski o dziedzictwo przodków i losy przyszłych pokoleń. Można powiedzieć, że Jan Paweł II ukazywał Polakom Polskę jako dar i jako zadanie. Apelował, by traktować ją i kochać jak własną matkę. Mimo upływu czasu i zmieniającego się charakteru polskiej migracji, tego rodzaju spojrzenie nie traci nic z aktualności. W dobie globalizacji i uniformizacji wydaje się wręcz w jeszcze większym stopniu konieczne. Obserwując bowiem życie naszych rodaków poza granicami naszego kraju, zauważamy pewną zależność. Im dalej i dłużej od kraju ojczystego, tym większa emocjonalna więź z Polską. Nie oznacza to, że ostatnia fala emigracji ekonomicznej nie odznacza się patriotyzmem. Niektórzy z tych, którzy w ostatnim czasie wyjechali z kraju, właśnie teraz dostrzegają rolę patriotyzmu, wychowaniu na przykład swoich dzieci, czy w swoim osobistym życiu. Wielu Polaków za granicami naszego kraju dostrzega dopiero to, czym jest tak naprawdę patriotyzm. Dobrze i konkretnym wyrazem tego jest na przykład liczba dzieci uczęszczająca do szkół polskich poza granicami naszego kraju. Oczywiście to są duże ilości. Kilka tygodni temu byłem na Brooklynie, odwiedziłem w dniu święta dziedzictwa polskiego trzy szkoły funkcjonujące przy polskich parafiach i w tych trzech szkołach spotkałem ponad 400 dzieci. Ale kiedy zacząłem się pytać, ile tak dzieci w ogóle na tym terenie mieszka, żyje, ilu Polaków żyje, to się okazuje, że ta liczba 400 to jest zaledwie jakieś 15-20% wszystkich polskich dzieci z rodzin polskiego pochodzenia. A więc liczby robią wrażenie, ale jeżeli sobie zdamy sprawę z tego, jak wiele osób nie korzysta z tej szansy, no to też jest to powód do nie tyle i do zmartwienia, ale też do zastanowienia się, co zrobić, aby ta troszka o kulturę ojczystą jednak w naszych środowiskach polonijnych była wciąż żywa i nie osłabiała się z biegiem czasu. Praca zatem nad tożsamością patriotyczną wśród polskich emigrantów jest sporym wyzwaniem, nie tylko dla Kościoła. Ja wciąż powtarzam naszym duszpasterzom, że wy jesteście heroldami dobrej nowiny, Ewangelii. Nie jesteście w pierwszym rzędzie nauczycielami języka polskiego, historii polskiej. Oczywiście historia polskiego duszpasterstwa na uchodźstwie wśród Polonii to jest duszpasterstwo, które z jednej strony koncentruje się na sprawach stricte religijnych, a z drugiej strony na patriotyzmie. I to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że w dalszym ciągu tak musimy duszpasterstwo prowadzić. Nie zaniedbywać troski o język polski, ale również musimy pamiętać, że jednak my jesteśmy powołani do tego, żeby głosić Ewangelię. I często w sytuacjach, troszeczkę odbiegam od tematu, duszpasterskich znajdujemy się w sytuacji bardzo niezręcznej, bo na przykład przygotowujemy dzieci do pierwszej komunii świętej czy do bierzmowania i zauważamy, że te dzieci lepiej mówią w języku niemieckim, angielskim czy francuskim niż w języku polskim. A z kolei ksiądz rodem z Polski lepiej mówi w języku polskim niż w języku miejscowym. No i teraz jest pytanie, w jakim języku duszpasterzować? No, my to czynimy w języku polskim, ale zastanawiamy się też nad tym, czy nie należy również i w spotkaniach z tymi dziećmi, z tą młodzieżą używać takiego języka, który dla nich będzie bardziej zrozumiały. Troszeczkę odbiegam od tematu. Nie po to, żeby powiedzmy
wskazać, że nie doceniamy troski Kościoła o kulturę polską, wręcz przeciwnie, ale chciałbym podkreślić, że główne zadanie troski o dziedzictwo polskie, o kulturę polską, o język polski spoczywa na państwie polskim i na przedstawicielach państwa polskiego w środowiskach polonijnych. Nie będę odosobniony, jeśli wyrażę nadzieję, że z czasem ta deklarowana troska i chęć zmiany przyobleką się w konkretne przedsięwzięcia, nie tylko w postaci konferencji, sympozjów, ale na przykład sporego zaangażowania potencjału intelektualnego czy biznesowego Polonii, która żyje poza granicami naszego kraju, ale która również chętnie może zaangażować się w różnego rodzaju przedsięwzięcia na terenie Polski. Wróćmy do nauczania Jana Pawła II. Kierując wzrok na Matkę Polskę, święty Jan Paweł II dostrzegał konkretnego człowieka, polskiego emigranta w całej złożoności jego egzystencji. Podkreślał, że Kościół uznaje, że każdy człowiek posiada prawo do emigracji w podwójnym aspekcie. Mianowicie ma możliwość opuścić własny kraj oraz udać się do innego w poszukiwaniu lepszych warunków życia. I to jest prawo każdego człowieka, ma prawo sobie wybrać miejsce, gdzie pragnie spędzić swoje życie. I my jako Kościół też dobrze to rozumiemy, pamiętając o innych słowach Jana Pawła II, zapisanych w pierwszej encyklice papieskiej Redemptor Hominis, w której Jan Paweł II podkreślił, że człowiek jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła. A skoro tak, to Kościół poprzez swoich przedstawicieli powinien iść tam, gdzie idzie człowiek, być na tych drogach, na których jest człowiek. Staram się więc to czynić i dlatego też w świecie pracuje około 2000 księży Polaków wśród Polonii. Ja mówię o duszpasterzach, których głównym zadaniem jest praca wśród Polonii. Nie mówię o księżach, którzy są polskiego pochodzenia, ale którzy pracują w duszpasterstwach kościoła lokalnego, tylko mówię o księżach, których głównym zadaniem jest praca z Polonią. Około 2000 na wszystkich kontynentach. W 1500 ośrodkach duszpasterskich systematycznie, czyli co najmniej dwa razy w miesiącu jest celebrowana msza święta do Polaków w języku polskim. Jeśli do tego dodamy siostry zakonne oraz duchownych, którzy sporadycznie posługują naszym rodakom, to otrzymamy dosyć dużą ilość Polaków, którzy posługują Polonii w sferze duszpasterskiej religijnej. Oczywiście nie oznacza to, że jesteśmy zadowoleni z tego stanu rzeczy, ponieważ wraz ze wzrostem emigracji polskiej również wydaje się, że powinna rosnąć liczba kapłanów wjeżdżających do pracy za granicę. Jako delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej apeluję dosyć często na forum polskich biskupów, na forum Konferencji Episkopatu o wysyłanie księży, o przeznaczanie księży z poszczególnych diecezji czy zgromadzeń zakonnych do pracy wśród Polonii. No ale wiadomo jak to jest, księża biskupi też mają swoje potrzeby w swoich diecezjach, ponadto nie ma co ukrywać, zmniejsza się ilość księży w Polsce, ilość powołań. To też ma wpływ na to, że powiedzmy jakieś wielkie ilości księży nie wyjeżdżają za granicę, no ale co roku gdzieś około 10 księży diecezjalnych za granicę wyjeżdża. Ostatnio na przykład kilku wyjechało do Skandynawii, bo to jest takie miejsce, jeśli można powiedzieć, nowe i bardzo specyficzne. Tam w tej chwili Polacy wśród katolików stanowią zdecydowaną większość. Nie możemy zatem zapominać o tym, o czym wspomnieli polscy biskupi w liście pasterskim skierowanym do Polonii kilka lat temu. To był taki list episkopatu w roku 2006. Opuszczenie ojczystego kraju, niezależnie od jego przyczyn, jest zawsze swego rodzaju dramatem, który emigrant uświadamia sobie dopiero wówczas, gdy staje wobec trudnego problemu dostosowania się do życia w nowych, bardzo często niełatwych warunkach.
tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera korzystanie z opieki religijnej w ojczystym języku. Dlatego emigrantom z Polski w każdym okresie towarzyszyli kapłani diecezjalni, zakonni oraz siostry zakonne. Parafie i inne placówki duszpasterskie stawały się dla wychodźców bezcennym moralnym oparciem. Powstawały przy nich różnego rodzaju stowarzyszenia i organizacje oraz szkoły polskie. W wielu krajach polskie parafie i misje duszpasterskie są wciąż jedynymi ośrodkami polskiej tożsamości i kultury i stąd ich zasługi na tym polu są nie do przecenienia. Dziękując za docenianie roli Kościoła w życiu Polonii i dotychczasowe formy współpracy, zwracam się do Was z prośbą o jej kontynuację, tym bardziej, że jesteśmy świadkami zmian kulturowych, które dotykają i Polonię i które skutkują różnymi sytuacjami, także decyzjami w łonie Kościoła. Na przykład w ostatnim okresie czasu sporo podejmuje się dyskusji w związku z chęcią zamykania czy wręcz sprzedawania kościołów, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, które kiedyś wybudowali Polacy albo dla Polaków były bardzo, bardzo cenne. Dzisiaj Polacy przemieścili się w inne rejony. Miejscowi biskupi widzą, że te kościoły są puste, że brakuje funduszy na ich utrzymanie i stąd noszą się z zamiarem ich zamknięcia czy nawet sprzedaży. A więc te nowe sytuacje wymagają nowych odpowiedzi i działań ze świadomością, że i świeccy, i duchowni tworzą Kościół i są za niego wspólnie odpowiedzialni. Chciałbym również zwrócić uwagę w kontekście tematu państwo polskie a Polonia na konieczność współpracy między Polonią, do której, czyli między Polakami żyjącymi poza granicami kraju, poza zachodnią granicą kraju, na zachód od Polski, czy na północ i południe, i Polakami żyjącymi w krajach postsowieckich, jeśli tak można powiedzieć. Myślę tutaj o Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie. W miesiącu sierpniu, w lipcu przepraszam, na kilka dni przed rozpoczęciem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie zorganizowaliśmy tutaj w Warszawie Kongres Młodzieży Polonijnej. To był taki kongres pomyślany dla liderów duszpasterstwa młodzieżowego, również na wschodzie. I na to spotkanie przybyło około 250 młodych ludzi, około 100 osób ze wschodu, z Białorusi, z Litwy i z Ukrainy. No, natomiast resztę stanowili młodzi ludzie z pozostałych krajów. Nawet przybyli z Nowej Zelandii, z Paragwaju, nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. I rzecz ciekawa, że ci młodzi ludzie doskonale się porozumiewali. Pierwsze godziny były takie trochę trudne. Ku mojemu zaskoczeniu zauważyłem, że młodzież z zachodu Europy lepiej się posługuje językiem polskim niż ze wschodu. Ale później po tych kilku godzinach te bariery się przełamały i sądzę, że to też jest jakieś wyzwanie dla nas wszystkich, bez względu na to, gdzie mieszkamy, żeby tworzyć jakieś pomosty i pola współpracy między Polakami, których nazywamy Polonią i między Polakami, do których tego słowa Polonia nie odnosimy, ale o których absolutnie nie możemy zapominać. Świętemu papieżowi Janowi Pawłowi II bardzo zależało, by nasi rodacy stawali się dojrzałymi Polakami, dojrzałymi ludźmi i dojrzałymi katolikami. To jest, myślę, nasza wspólna troska. Jestem przekonany, że podobne myśli towarzyszą wszystkim zebranym na obecnej konferencji. Chciałbym Wam życzyć, abyście tutaj podejmowali dobre, konkretne decyzje, aby ta konferencja w dobrym tego słowa znaczeniu dawała Wam wszystkim do myślenia i równocześnie utorowała pewne kierunki działania na przyszłość. W tej koniunkcji państwo polskie, Polonia, a kiedy myślimy o Polonii, to też również myślimy o tej części Polonii, którą nazywamy Kościołem. Bardzo serdecznie dziękuję za zauważenie obecności i roli Kościoła w życiu Polonii i mam nadzieję, że będzie okazja jeszcze się spotykać w takim czy w innym gronie, ponieważ z większością z Was, podejrzewam, po raz pierwszy mam okazję się spotkać
Dlatego zostałem już przedstawiony z imienia i nazwiska. Moje biuro znajduje się w Warszawie na skwerze kardynała Wyszyńskiego, tam gdzie jest sekretariat Episkopatu Polski. Prowadzimy w tym biurze stronę internetową. Jeżeli Państwo sobie zapamiętają tylko dwa słowa, to wtedy nie będziecie mieć żadnych trudności ze znalezieniem tej strony w internecie. A więc proszę sobie zapamiętać dwa słowa. Pierwsze słowo to jest emigracja. Drugie słowo to jest episkopat, do tego dodamy PL i wszystkie namiary na moją osobę i kontakty ze mną przez ten adres będą ułatwione. Jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo za uwagę.